Dawno nie było słychać takiego krzyku na lewicy. Wszystkie lewicowe media rozpisują się o Collegium Intermarium, inicjatywie akademickiej, która ma przerwać lewicową dominację w polskim życiu uniwersyteckim. O szczegółach tego projektu w rozmowie z rektorem Collegium Intermarium, doktorem Tymoteuszem Zychem. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie W imię zasad, który dedykowany jest Instytutowi Ordo Iuris. A dzisiaj moim gościem wiceprezes Instytutu Ordo Iuris i rektor Collegium Intermarium, pan dr Tymoteusz Zych. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać o Collegium Intermarium właśnie, którego w piątek odbyła się inauguracja. Rzecz wzbudza niezwykłe zainteresowanie w całym naszym kraju, zarówno na prawicy, która widzi w Collegium Intermarium nadzieję na to, że przełamana zostanie lewicowa dominacja w życiu uniwersyteckim, jak i zainteresowanie budzi też u lewicy, no bo tam się wszyscy obawiają właśnie o to samo, ale także za oceanem. Rzecz została zauważona, prasa w Stanach Zjednoczonych rozpisuje się o Collegium Intermarium, także projekt naprawdę widać ma wielkie po prostu przełożenie na całą opinię publiczną już na świecie, przynajmniej w świecie zachodnim, więc rzecz tym więcej interesująca. Zanim przejdziemy już do naszej rozmowy, zachęcam wszystkich widzów do tego, żeby wspierać zarówno powstające Collegium Intermarium, jak i Instytut Ordo Iuris, jak i oczywiście naszą telewizję. Wsparcie dla wszystkich tych podmiotów na odpowiednich stronach, jak go udzielać, jest wszystko rozpisane, a że wszystkie inicjatywy ważne, to nie będę niczego wyróżniał. Gorąco Państwu do tego zachęcam. Panie doktorze, właśnie w piątek ta wielka inauguracja się odbyła, myślę, że z dużym sukcesem i teraz pewnie czas na bardzo ciężką pracę. Domyślam się, że ona i wcześniej już była, no ale jednak rzecz powiedziana, rzecz już ogłoszana, to teraz naprawdę ciężka praca, kilka miesięcy. Oczywiście, to jest początek długiego procesu. Procesu budowy poważnej instytucji o międzynarodowym znaczeniu. Bardzo się cieszę, że to, co udało nam się do tej pory zrobić, zyskało uznanie zarówno ze strony skrajnie lewicowej, jak i ze strony ludzi normalnych, jak i ze strony ludzi o różnych bardzo poglądach, którzy po prostu odcinają się od takich neomarksistowskich dogmatów. Wszyscy właściwie o tym dyskutują w świecie akademickim w Polsce. Z jednej strony to są rzeczywiście artykuły mające charakter mniej czy bardziej udanego paszkwilu, jak to próbowała uczynić Gazeta Wyborcza. Ja to traktuję oczywiście jako jak najlepszą rekomendację i swoisty wyraz poparcia dla naszego projektu. No z drugiej strony jest bardzo dużo relacji po prostu opisujących to, czym Collegium Intermarium jest i czym będzie. No a jest i myślę, że będzie w coraz większym stopniu szansą na naprawę naszego życia akademickiego. Na naprawę życia akademickiego, które powinno wrócić do źródeł, do klasycznej, oryginalnej idei uniwersytetu, który jest skupiony wokół prawdy, dobra i piękna, który jest skupiony wokół wolnej wymiany myśli, która nie jest traktowana jako przywilej, jako prawo, ale jako obowiązek każdego, kto tworzy prawdziwy uniwersytet. Tak jak to było zresztą w tym nazywanym przez niektórych ciemnym średniowieczu. Czyli w czasach, kiedy rozwijano scholastyczną metodę prowadzenia nauki, która zakładała, że nawet jeżeli zupełnie nie zgadzamy się z jakimiś poglądami, to i tak powinniśmy je wziąć pod uwagę, ocenić i ewentualnie odrzucić. Tak? Ale jeżeli tego nie przeanalizujemy, to nigdy nie dojdziemy do żadnego wniosku. Więc chcemy zerwać z tą taką metodą a prioryczną, z cenzurą, z wysuwaniem wniosków przed wnioskowanie. To jest nasz cel. Nasz cel jest wyższa jakość nauczania, współpraca bezpośrednia, studenta i wykładowcy, metoda tutoringu, pisanie, analiza, synteza, zdolności retoryki, zdolności erystyki, czyli przemawiania i także prowadzenia sporów w inteligentny i kulturalny sposób, przekonywania. Jeżeli chodzi o studia prawnicze, które są kierunkiem flagowym, to także tworzenie pism prawnych, to także symulacje rozpraw sądowych. No wszystko to, co powinno być na uniwersytecie, a niestety na zdecydowanej większości polskich uniwersytetów tego nie ma. Chcemy to przełamać, chcemy sprawić, że polska nauka będzie w innym miejscu niż w roku 2020 i w latach poprzedzających. Chcemy po prostu pokazać, że dobre wzorce da się przenieść na rodzimy grunt. No i wreszcie ostatnia rzecz, która wiąże się z tą ideą Intermarium, to jest samo Intermarium, czyli Międzymorze, czyli tworzenie płaszczyzny przestrzeni współpracy pomiędzy krajami środkowej Europy, krajami, które łączy wspólny los, wspólna kultura,
Łączy też to, że są pod wieloma względami zaszczepione wokół lewicowych, skrajnych ideologii inżynierii społecznej i są bardziej wobec niej sceptyczne, ale też kraje, które były pod obcą dominacją przez całe stulecia i w związku z tym często nie mają możliwości rozwijania własnych instytucji, czy do tej pory przynajmniej nie miały. Chcemy stworzyć realną platformę współpracy dla naszego regionu. Międzymorze obejmuje bardzo wiele państw, ale mam takie wrażenie, że szczególną rolę, przynajmniej w kolegium Intermarium, odgrywają Węgry i Węgrzy. Zarówno na inauguracji było naprawdę wielu przedstawicieli państwa węgierskiego i różnych kluczowych instytucji życia politycznego Węgier, jak i wśród wykładowców. Także Węgrów nie brakuje. Dlaczego, panie doktorze, jest taka właśnie istotna akurat z Węgrami współpraca, żeby ten projekt Kolegium Międzymorza, Kolegium Intermarium mógł się powieść? Myślę, że to jest dość naturalne. Chodzi tutaj o to, że Węgry są spośród tych wszystkich państw Międzymorza tym krajem, który w jakiejś mierze zachował też swoją historyczną elitę, pewną ciągłość takiej elity, która w krytyczny sposób podchodzi do współczesnej rzeczywistości. To jest kraj, który też był boleśnie doświadczony przede wszystkim przez totalitaryzm komunistyczny. Wszyscy wiemy, że zbrodnie komunistyczne na Węgrzech, jeżeli chodzi o ich skalę, no to przekraczały swoim okrucieństwem to, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce. Tutaj mowa przede wszystkim o 1956 roku. Węgrzy to jest wreszcie kraj, który do różnych inicjatyw o charakterze globalistycznym podchodzi z bardzo daleko idącym sceptycyzmem. Ma to już swoje źródła w tej tragedii swoistej z perspektywy, prawda, ciągłości państwa, jaką Węgrzy mieli w 1918 roku. Tutaj chodzi o Trianon i o to, że pierwsza wojna światowa kończy się dla nich tak naprawdę rozpadem ich państwa, tak? Więc tutaj mamy do czynienia z kilkoma takimi czynnikami, które powodują, że na Węgrzech po pierwsze są ludzie, którzy mogą krytycznie podchodzić do procesów, które następują na poziomie europejskim i na poziomie globalnym. Są ludzie, którzy mają do tego odpowiednie kompetencje, a po drugie mają bardzo daleko idący sceptycyzm z perspektywy historycznej do różnych form marksistowskich czy neomarksistowskich ideologii i niekoniecznie są przekonani, że z perspektywy wielkich mocarstw może ich spotkać coś dobrego. Do tego oczywiście dochodzi nasza historyczna przyjaźń z Węgrami, przyjaźń, o której sami Węgrzy mówią, że ona nie tyle jest sojuszem, co jest pewnego rodzaju elementem definicji bycia Węgrem. To jest coś, że tak powiem, absolutnie bezsprzecznego. I stąd ta obecność Węgrów była widoczna. Węgry to jest kraj, który pod bardzo wieloma względami na forum Unii Europejskiej potrafi od wielu już lat, od 2010 roku, stawać przeciw no, różnego rodzaju niebezpiecznym czy kontrowersyjnym projektom. Węgry to jest kraj, w którym też inwestuje się i to sporo w budowę ośrodków uniwersyteckich, elity, która może intelektualnie oceniać to, co się na poziomie europejskim dzieje i też krytykować, tak? I myślę, że ten poziom takiej negatywnie rozumianej, źle rozumianej poprawności politycznej jest na Węgrzech mniejszy, niższy. Nie dziwi to, że rzeczywiście z Węgier byli przedstawiciele rządu i minister, jeden sekretarz stanu i przedstawiciele organizacji społecznych i szef Trybunału Konstytucyjnego z Węgier. No to jest całkiem oczywiste i na pewno ten kierunek współpracy będziemy kontynuować. Instytut Ordo Iuris od wielu już lat jest na celowniku rozmaitych lewicowych agend organizacji europejskich, także amerykańskich, no z oczywistych przyczyn. Wszystko, co prawicowe, jest jednak dzisiaj tępione, ale mam wrażenie, że poprzez Kolegium Intermarium otwiera się także nowy możliwy front, pewien nowy spór, mianowicie z interesami państwa rosyjskiego. Jednak budowa i umacnianie Międzymorza to coś, co chyba Federacji Rosyjskiej na sercu nie leży, jednak Kolegium Intermarium wyciąga przecież rękę do także, tak myślę przynajmniej, studentów i z Białorusi, i z Ukrainy. Czy nie obawia się pan, że będzie musiało się Kolegium Intermarium zmierzyć także z atakami, być może inspirowanymi przez Kreml? To już miało miejsce i w ogóle mnie to nie dziwi. Takie publikacje ukazały się w ostatnich tygodniach w prasie związanej z Kremlem. Publikacje, które podsycają w związku z powstaniem Kolegium Intermarium antagonizmy, czy jakieś próbują podsycić jakieś formy wrogości pomiędzy Polakami i Ukraińcami, odwołując się do
trudnych kart wspólnej historii. I powiem tak, my budując przyszłość, oczywiście nie możemy negować żadnej trudnej karty naszej historii. Myślę, że nie ma nawet sensu opisywać, jak wiele takich trudnych momentów w naszej historii było i to z różnych stron. Tak? To są problemy, które miały miejsce i nie ma sensu ich negować, tym bardziej nie możemy negować czy odchodzić od pamięci ofiar różnego rodzaju konfliktów, które w przeszłości miały miejsce. Ale dzisiaj warto odwoływać się, nawiązując do przyszłości, nie odrzucając rzeczy trudnych i nie unikając rozmowy na ich temat, ale warto się odwoływać też do tych dobrych i pozytywnych kart związanych ze współpracą i z pewną jednak wspólnotą tożsamości, a zarazem warto mieć świadomość, że dzisiaj bardzo wiele, niesamowicie dużo nas łączy, jeżeli chodzi o wspólne interesy, jeżeli chodzi o obronę naszej podmiotowości. Polska i Ukraina to są rzeczywiście w tym regionie Intermarium, w tym regionie Międzymorza, dwa największe ludnościowo kraje. Ukraina nawet większa od Polski, chociaż obecnie to kraj, który mierzy się z dużymi trudnościami gospodarczymi, no ale trudno jest zanegować jego znaczenie polityczne. Ukraina, która ze strony Rosji w ostatnich kilku latach doznała no, bardzo wiele zła. Wiemy przecież o zajęciu Krymu, o wojnie, która do dzisiaj toczy się na wschodzie Ukrainy. Każdy, kto był zresztą na Majdanie, to zobaczy tam doklejane coraz to kolejne zdjęcia ukraińskich żołnierzy, którzy giną tam rzeczywiście na wschodzie. No my z tego typu problemem, z tego typu zagrożeniem na dzień dzisiejszy szczęśliwie nie musimy się mierzyć, ale no wiadomo, że mierzymy się, że tak powiem, z tymi samymi wyzwaniami na poziomie geopolitycznym, na poziomie na poziomie także pewnych wyzwań gospodarczych i jest rzeczą oczywistą, że my powinniśmy jakąś formę integracji, współpracy, koordynacji naszych działań z Ukraińcami podejmować, bo jeżeli będziemy zdolni do współpracy, to będziemy w stanie przetrwać i ocalić to, co teraz dla obu naszych narodów jest niesamowicie ważne, czyli niepodległość. Czyli niepodległość, którą Polacy mieli w ograniczonym stopniu przez ostatnie 230 lat, a Ukraińcy niemalże w ogóle z niej nie korzystali. Poza krótkimi epizodami i tak naprawdę ostatnim zaledwie 30-leciem. Tak? No i żeby ten cel osiągnąć, potrzebne są platformy współpracy, ale nie tylko współpracy takiej jak spotkania prezydentów, spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim, czy spotkania na poziomie ministerialnym, ale tworzenie czegoś dużo trwalszego niż bieżąca kultura polityczna. Czyli tworzenie wspólnej wymiany elit i współpracy tychże elit no, emanującej, że tak powiem, na cały ten region. Czyli jak rozumiem w tych wszystkich podnoszonych przez choćby Gazetę Wyborczą zarzutach, jakoby miało Kolegium Intermarium jakieś związki z Rosją, no nie ma ani krztyny prawdy. To po prostu chyba czysta obarga i zastanawiam się, czy nie należałoby wręcz pozwać po prostu, jak zresztą to Instytut Ordo Iuris często już robił Gazety Wyborczej za obelgi istą w związku z Rosją i różne inne jakieś nieprawdopodobne, absurdalne artykuły, które ta gazeta wypisuje na temat Kolegium Intermarium. Tak, takich pozwów zresztą już kilka skierowaliśmy. Jeżeli chodzi akurat o ten kuriozalny zarzut, który nigdy nie uzyskał żadnego poparcia, ale opiera się na takim założeniu, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, to on był przedmiotem zabezpieczenia sądowego. W sprawie przeciwko Marcie Lempart sąd po prostu nie był w stanie znaleźć żadnego dokumentu, który by wskazywał na pośrednie lub bezpośrednie związki Instytutu Ordo Iuris z Rosją. Marta Lempart też żadnego takiego dokumentu sądowi nie dostarczyła. No i w związku z tym to zabezpieczenie, które zresztą było głośne, w którym o związkach z Rosją zakazał po prostu Marcie Lempart mówić sąd. No było to zresztą dla mnie jako dla prawnika czymś całkowicie oczywistym. Ale to jest takie założenie, że jeżeli powtórzymy jakąś bzdurę wielokrotnie, to ona w pewnym momencie się przyklei. Co ciekawe, ukazał się jakiś czas temu taki artykuł autorstwa Filipa Memchesa w tygodniku TVP, który wykazywał punkt po punkcie, że to właśnie Marta Lempart i Tomasz Piątek, świadomie czy nieświadomie,
tak naprawdę realizują interesy, nie chcę powiedzieć wyłącznie rosyjskie, ale na pewno nie takie, które są zbieżne z interesami Polski na terenie naszego kraju, poprzez tworzenie sztucznych konfliktów, rzucanie fałszywych oskarżeń, antagonizowanie naszego społeczeństwa, podkręcanie emocji ponad wszelkie granice w tematach, gdzie powinno się opierać na rozumie i wreszcie też dezawuowanie takiego argumentu, że ktoś jest rosyjskim agentem. No powiem szczerze, jeżeli rzucamy tego typu argument wobec osób, wobec których nie ma żadnych wątpliwości, że nie mają nic wspólnego z obcymi mocarstwami, jeżeli nie popieramy tego żadnym faktem, żadnym twierdzeniem, żadnym dokumentem, no to później rzeczywiście dochodzenie do tego, kto działa na usługach obcych mocarstw, jest trudniejsze, bo przestaje się traktować po prostu taki temat poważnie. Rzeczywiście ten cały atak lewicowych mediów pokazuje chyba tylko to, jak bardzo istotne może być Kolegium Intermarium w polskim życiu akademickim i w życiu akademickim całego naszego regionu. Oby tak było, aby te ataki były właśnie tego znakiem. Na to wygląda, bo przecież zarzuty są rzeczywiście absurdalne. Ale panie doktorze, pytanie, jak pan zamierza układać relacje między Kolegium Intermarium a polskimi władzami? Bo tutaj pojawiają się czasami takie właśnie też pytania, także od naszych widzów, od widzów kanału PCH24, czy uda się Kolegium Intermarium, które współpracuje jakoś, na ile to w ogóle jest realne i właściwe, z politykami Zjednoczonej Prawicy, czy uda się jakoś wpłynąć na tych polityków, na przykład Kolegium Intermarium, żeby realizowali bardziej katolicką, bardziej polską politykę, bo często, jak wiadomo, no tutaj mamy jednak duże zarzuty jako ta strona kontrrewolucyjna do ich działań. Czy jest taka nadzieja, że dzięki nawiązaniu takiej właśnie współpracy na tym szczeblu intelektualnym uda się jakieś idee zaszczepić dzisiaj rządzącym? Ja powiem tak, że celem i think tanków, jak Instytut Ordo Iuris, i instytucji akademickich, takich jak Kolegium Intermarium, które ma tą formułę samej swojej definicji szerszą, no bo akademia no z istoty zaprasza różnych ludzi, którzy mają wspólny mianownik pewnej rozumności i przywiązania do tego, co o rozumności stanowi, no czyli też nawiązania do klasycznej kultury europejskiej. Celem wszystkich takich instytucji jest wpływanie na rzeczywistość, w tym wpływanie na tych, którzy rządzą czy współrządzą naszym krajem. I to jest cel, który można na różne sposoby oczywiście realizować. Natomiast on jest celem podstawowym i zasadniczym. I myślę, że ten cel będzie skutecznie realizowany. I to różnymi oczywiście metodami trzeba zawsze realizować. Ja myślę, że tutaj jest synergia z jednej strony działań społecznych, bo dobrze jest o tym przypominać. Celem polityka zazwyczaj, to nie jest chyba rzecz specjalnie oryginalna, jest po prostu utrzymanie władzy. Są politycy wybitni, są politycy zazwyczaj będący w mniejszości, którzy poza tym podstawowym celem, za swój istotny cel, uważają zmienianie świata. Zmienianie świata, no niektórzy zmieniają go zdecydowanie nie w tym kierunku, w którym powinni, inni zmieniają go we właściwą stronę. Ale to jest zdecydowana mniejszość. Większość zdecydowana polityków skupia się na celu pierwszym, na tym, co Machiavelli zdefiniował jako tą politykę rozumianą w sposób ścisły. Czyli na tym, żeby władzę walczyć i żeby następnie móc administrować i z niej korzystać. To jest uniwersalna rzecz, z którą mamy do czynienia w każdym ludzkim społeczeństwie i w zasadzie w każdym czasie. Dlatego dla funkcjonowania państwa kluczowe jest, żeby z jednej strony istniały zorganizowane grupy społeczne, które demonstrując, które wypowiadając się publicznie, przypominają politykom o pojęciu dobra wspólnego i odpowiedzialności za wspólnotę, a z drugiej strony, żeby istniały think tanki, organizacje eksperckie i także organizacje akademickie, które prowadzą rzetelne badania dotyczące rzeczywistości i pokazują, że takie, a nie inne działanie jest politycznie pożądane. Czyli krótko mówiąc, dostarczają argumentów za tym, żeby właściwie prowadzić państwo. I Kolegium Intermarium już w samym punkcie wyjścia powołuje takie cztery główne ośrodki badawcze. Poza programami studiów, które równolegle będą prowadzone, to będą cztery ośrodki badawcze, które mają w założeniu wpływać ekspercko na politykę.
nie tylko w wymiarze polskim, ale w wymiarze całego Intermarium i w wymiarze europejskim. Pierwszy taki ośrodek to będzie centrum zajmujące się sprawami integracji europejskiej. A może inaczej powiedziawszy, będzie zajmować się badaniem tego procesu integracji europejskiej od strony po pierwsze jego zgodności z prawem, po drugie racjonalności. Czyli tak jak władze w Brukseli badają, czy w Polsce kierujemy się zasadą rządów prawa, no nie było do tej pory instytucji, która sprawdzała w systematyczny sposób, i to tym bardziej akademicki, czy instytucje unijne działają zgodnie z normami rządów prawa. No my to jak Ordo Iuris sprawdziliśmy kilka lat temu, chociażby na poziomie Parlamentu Europejskiego, i co się okazało? Że no nawet niestety głosowania tam nie są prowadzone tak jak w polskim Sejmie, tylko optycznie się liczy głosy. A to jest wierzchołek góry lodowej oczywiście. A chodzi też o badanie, czy integracja w danym obszarze jest opłacalna ekonomicznie dla wszystkich krajów, czy może tylko dla niektórych, a jeżeli tak, to dla których, czy jest opłacalna społecznie, no to wszystko trzeba badać. Drugie centrum to jest centrum rodziny i małżeństwa. I tutaj chcemy pokazywać po pierwsze z udziałem najlepszych specjalistów z Polski, z Europy Środkowej, ze świata, takich jak chociażby Mark Regnerus, że rodzina i małżeństwo są podstawą po prostu rozwoju społeczeństwa. To znaczy, jeżeli ignoruje się te instytucje, jeżeli one nic nie znaczą w społeczeństwie, to społeczeństwo wchodzi w kryzys i ulega stopniowo bardzo wielu negatywnym zjawiskom, a nawet w pewnym momencie unicestwieniu. Chcemy też pokazywać, w jaki sposób skutecznie wspierać rodzinę i małżeństwo, niekoniecznie popadając w taki absurdalny etatyzm, bo czasami polityka rodzinna bywa mieszana ze źle rozumianym etatyzmem. Tutaj nie o to przecież chodzi. Następnie centrum zajmujące się gospodarką z perspektywy wolnorynkowej i z perspektywy suwerennościowej, bo myślę, że te perspektywy się coraz bardziej nam dzisiaj schodzą. Dzisiaj problemem już nie jest tylko to, że państwo jest nadmiernie rozrośnięte, że mamy bizantyńską biurokrację. Unia Europejska jest jeszcze bardziej pod wieloma względami niestety bizantyńska w tym sensie właśnie rozrostu pewnych struktur i rozrostu regulacji, ale pojawił się problem nowy, którego przez stulecia nie było, którego nawet w ostatnich dziesięcioleciach jeszcze nie tak dawno nie było, czyli międzynarodowe korporacje, które zaczynają przejmować część władzy państwowej, definiują zakres debaty publicznej, filtrują dostęp do informacji, co więcej mają gigantyczne środki, większe PKB niż niejedno państwo i one w dużej mierze w wielu miejscach na świecie kształtują obowiązujące przepisy i na poziomie polskim i wpływają, czy starają się wpływać na poziomie unijnym i na poziomie międzynarodowym. No i wiadomo, że w tej sytuacji, mówiąc o wolnym rynku, trzeba zacząć definiować w ogóle pojęcie powiedzmy właściwego podejścia do gospodarki w trochę nowy sposób, widząc te nowe zagrożenia dla wolności, dla przedsiębiorczości i dla naszej podmiotowości jako wspólnoty. Mówimy o pewnej wspólnocie i Polski i kolegium Intermarium. I wreszcie ostatnie centrum zajmujące się badaniami nad manipulacją społeczną z udziałem socjologów i nie tylko. Chodzi o to, że coraz bardziej widzimy, że nowe technologie stały się środkiem do tego, żeby kształtować, żeby manipulować świadomością kolejnych grup osób, szczególnie młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają kształtowanego światopoglądu, którzy często wchodzą w życie i wchodząc w życie spotykają się często z bardzo prostymi narracjami, a nie potrafią jeszcze ich wychwycić. No nie mają doświadczenia ani PRL-u, ani elementarnego doświadczenia życiowego, które by pozwalało na takie samodzielne oddzielenie prawdy od fałszu. Mało się osób tym zajmuje. No to, jak widzieliśmy w zeszłym roku, czarne protesty, czy taka nazwa marketingowa, absolutnie nieprawidłowa, strajk kobiet, tak? Który było tyle samo mężczyzn, co kobiet i tyle samo mężczyzn, co kobiet sprzeciwiało się temu strajkowi, ale pod taką nazwą, która już sama w sobie jest elementem socjotechniki, no stworzono pewien ruch z udziałem przede wszystkim ludzi młodych, eskalując ich emocje, powielając pewne narracje, powielając pewne komunikaty, w które zainwestowano ogromne pieniądze. I tutaj rolę mają i social media, i organizacje pozarządowe finansowane z zagranicy w jakiejś mierze. Bardzo mało osób to bada, bo to nie chodzi tylko o badanie transferów finansowych, ale też metod manipulacji, demaskowanie ich i pokazanie także młodemu człowiekowi, myśl samodzielnie, a jeżeli chcesz na czymś się oprzeć, to oprzyj się na tym, co przez stulecia udało się wypracować, bo to jest pewnie mądre i racjonalne. Natomiast demaskuj i stara się sam demaskować to, kiedy ktoś próbuje tobą manipulować. Do tego jest potrzebny warsztat naukowy i takie centrum też powstanie. Więc te cztery obszary, i to są właśnie obszary, poprzez które my chcemy wpływać na
polityków, wpływać w ogóle na życie publiczne, ale także poprzez studia, poprzez wykształcenie ludzi na tych kierunkach, do których zapoznania się też zresztą z nimi zachęcam na stronie kolegiumintermarium.pl. No chcemy, żeby ci ludzie, którzy przejdą przez nasze studia prawnicze, podyplomowe, LLM, studia z retoryki, studia z erystyki, żeby oni w przyszłości byli politykami i żeby należeli do tej nielicznej grupy, o której na początku powiedziałem, czyli tej grupy, którzy nie tylko walczą skutecznie o władzę, bo to jest cecha polityka podstawowa, ale którzy walczą po to, żeby coś zrobić z tą władzą, a nie tylko żeby ją sprawować. Czyli jak rozumiem, panie doktorze, te wszystkie inicjatywy, a także obecność wielu przedstawicieli rządów Zjednoczonej Prawicy na inauguracji Kolegium Intermarium, nie należy interpretować tego tak, jako jakąś próbę zagarnięcia przez państwo tej właśnie tego nowego projektu Kolegium Intermarium, ale raczej jako świadome działanie ze strony Kolegium Intermarium po to właśnie, aby wykorzystać po prostu istniejącą dzisiaj przestrzeń robienia razem z politykami rzeczy na korzyść Polski, na korzyść przywracania ładu tam, gdzie to dzisiaj możliwe. Tak, to jest oczywiste i z jednej strony jest rzeczą całkowicie racjonalną, że prowadząc tego typu przedsięwzięcie, my zapraszamy do współtworzenia go i przedstawicieli rządu, to jest naturalne, i przedstawicieli też zresztą innych sił politycznych, które mają jakiś elementarny wspólny mianownik z tą ideą, a trochę takich polityków po różnych stronach można znaleźć, ale oczywiście nikt nie może liczyć na to, że my prowadząc badania naukowe, że my dyskutując, prowadząc debaty w ramach Kolegium Intermarium, już nie mówię o tym, że w ramach Instytutu Ordo Iuris, który jest związany z Kolegium, chociaż jest troszeczkę inną, powiedzmy, i oddzielną platformą, że przestaniemy samodzielnie myśleć, samodzielnie oceniać rzeczywistość, a także krytykować polityków i rządzących, i różnych opcji w przypadku, kiedy uważamy, że ich działania nie służą dobru wspólnoty. To się oczywiście w żadnym stopniu nie zmieni, natomiast jedną rzeczą jest racjonalna krytyka, a drugą rzeczą jest oczywiście to, że jeżeli z kimś można pewne przedsięwzięcie wspólnie przeprowadzić, to należy go do tego przedsięwzięcia w tym obszarze, który jest do tego właściwy zaprosić. No i to oczywiście zrobiliśmy. Natomiast znając chyba Instytut Ordo Iuris już od lat, a myślę, że widzowie naszego programu śledzą jego działalność, chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że jesteśmy instytucją w najgłębszym stopniu samodzielną i no powiedzmy sobie też niepokorną. I myślę, że to jest naszą wartością, z której no na pewno rezygnować w żaden sposób nie będziemy. Ale oczywiście niepokora nie oznacza, że nie należy z drugim człowiekiem rozmawiać, podać mu ręki, a także zgodzić się tam, kiedy jest pole do tego, żeby zrobić coś dobrego. Ale Instytut Ordo Iuris pozostanie i pozostaje takim samym instytutem, jak i do tej pory. A Kolegium Intermarium z tego ducha wyrasta, no chociaż jest oczywiście szersze, bo instytucja akademicka jest czymś innym niż think tank. Think tank jest ze swojej definicji troszeczkę węższy, a akademia jest szersza. Tutaj granicą jest oczywiście pewna kultura uniwersytetu i uznanie pewnych podstaw misji, że tak powiem, akademickiej. Myślę, że można chyba też powiedzieć, że całkowicie bezpieczna jest przyszłość Instytutu Ordo Iuris i Kolegium Intermarium, jeżeli chodzi o te relacje z politykami, także dlatego, że to właśnie zarówno Ordo Iuris, jak i Kolegium Intermarium są tymi miejscami, gdzie rodzi się pewna oryginalna myśl, gdzie rodzi się jakaś narracja, i to chyba politycy tego wszystkiego potrzebują, a nie odwrotnie. Stąd nie ma takich obaw, aby te instytucje tworzone przecież przez z woli, także za pieniądze polskich katolików, Polaków, którzy chcą to wspierać, mogły gdzieś tam się politykom poddać. Raczej wprost tak, przeciwnie. Ja bym powiedział jedną rzecz jeszcze taką bardzo istotną, że po to, żeby Instytut Ordo Iuris i Kolegium Intermarium były skuteczne, oczywiście kluczowe jest to, żeby nie tylko prezentować pewne stanowiska, ale żeby docierać z tymi stanowiskami, przekonywać drugiego człowieka do tych racji. To jest całkowicie oczywiste. W tym w szczególności do tego, który się z nami nie zgadza, a może jest osobą sprawującą władzę, może jest osobą, która ma na coś wpływ. Problem mógłby się pojawić wówczas, gdyby nastąpiła jednostronna transmisja w drugą stronę. Bo tutaj nam chodzi o transmisję idei z instytutu i szerzej rozumianych środowisk głęboko ideowych do polityków. No gdyby doszło do jednostronnej transmisji w drugą stronę, to moglibyśmy rzeczywiście mówić o jakimś problemie, ale tego bynajmniej nie planujemy.
I tak jak mówiłem, to chyba byłoby niemożliwe, bo trudno jakąś ideę z polityki transmitować do tak silnej i racjonalnej organizacji, jaką jest przecież Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium. Dobrze znamy tego ducha i wszyscy nasi widzowie, z jakiego to wszystko wyrasta i możemy, myślę, być spokojni o przyszłość. I panie doktorze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Gdy myśli pan o takim studencie, który rozpocznie jesienią tego roku edukację w Collegium Intermarium, to jednolite studia prawnicze, co będzie go po 5 latach studiów różniło od przeciętnego polskiego studenta studiów prawnych na jakiejś uczelni publicznej? Gdzie będzie ta fundamentalna różnica w wykształceniu, w duchu właśnie rozumienia prawa leżała między tymi studentami? Ja myślę, że tych różnic jest kilka. Podstawowa różnica jest taka, że będzie miał szerszą perspektywę rozumienia tego, czym w ogóle jest prawo, bo te studia będą, i to jest w ogóle podstawą kultury współczesnego, czy właściwie kultury w ogóle człowieka, a dzisiaj niestety we współczesnym świecie coraz rzadziej oczywiście kultura myślowa, rozumienie prawa, rozumienie tego, że prawo powinno się opierać na rozumie, a nie na woli rządzących, rozumienie, że są pewne obiektywne zasady, które prawem powinny kierować, a zarazem zrozumienie różnych doktryn innych, które dzisiaj są obecne i nie można udawać, że ich nie ma. Trzeba sobie z nich zdawać sprawę, trzeba sobie zdawać sprawę z błędów, jakie się w nich pojawiły, a zarazem, które pociągają wielu do tego, żeby takie doktryny dotyczące rozumienia prawa wdrażać w życie. No, chociażby doktryna, że prawo jest czystą konwencją i może być w całkowicie dowolny sposób kształtowane. Niezwykle destrukcyjne, niezwykle szkodliwe, także niezwykle rozpowszechnione. Ale tutaj nie chodzi wyłącznie o kwestię rozumienia istoty prawa i też pewnych procesów złożonych, które zachodzą, związanych z integracją, związanych z tym, jak wyglądał projekt oświeceniowy i na czym polega dzisiejszy kryzys tego projektu oświeceniowego, który nawet skrajna lewica sobie z tego zdaje sprawę, że projekt rewolucji francuskiej był totalnym nieporozumieniem, a krytyka lewicowa, zamiast wyciągnąć z tego wnioski, że być może pod pewnymi względami istotnymi należałoby wrócić do tego, co jest wcześniej, próbuje, krytykując ten projekt, brnąć dalej. Chodzi o zrozumienie procesów na poziomie nie tylko wyrywkowym, ale głębokich procesów cywilizacyjnych związanych z tym, czym jest prawo. A zarazem nasze studia będą bardzo praktyczne. Będą uwzględniały naukę retoryki, naukę erystyki, przekonywania drugiego człowieka do swoich racji. Tak jak mówiliśmy, będą uczyły także stricte argumentacji prawniczej, pokazywały, jak wygląda sala sądowa, jak pisać pisma procesowe ze względu na bardzo międzynarodową kadrę, którą nawet częściowo nagłośniła Gazeta Wyborcza, oczywiście pomijając wszystkie kwestie związane z dorobkiem tej kadry. To będziemy mieć także osoby, które świetnie operują prawniczym angielskim, wiedzą, jak funkcjonują międzynarodowe instytucje sądownicze, są gotowe do tego, żeby uczestniczyć w transgranicznych sporach. No, już nie mówiąc tego, że potrafią pisać samodzielnie dłuższe teksty i po polsku, i po angielsku, które są spójne, syntetyczne i argumentacyjnie właściwe. Czyli coś, czego przeciętny absolwent studiów prawniczych w Polsce, jeżeli sam się tego nie nauczy, to raczej nie będzie umiał, przynajmniej nie ze względu na te studia. To jest cały szereg wyróżników, które sprawiają, że te studia są całkowicie unikalne, a jedna jeszcze rzecz unikalna jest taka, że w przeciwieństwie do studiów na uczelniach prywatnych, które prawie zawsze wiążą się z płatnością czesnego, tutaj duża część miejsc będzie sfinansowana przez darczyńców. I to są osoby i z Polski, i ze Stanów Zjednoczonych, które postanowiły po prostu umożliwić studiowanie za darmo na naszej uczelni. To będą stypendia zazwyczaj albo imienia jakiejś osoby, albo nazwane po organizacji chociażby polonijnej ze Stanów Zjednoczonych. I to pozwala nam po prostu zaoferować studia bardzo wysokiej jakości, bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich opłat, które takie studia by generowały. Zachęcam wszystkich, którzy czy w tym roku zdają maturę, czy w ostatnich latach zdawali maturę, do tego, żeby aplikować, żeby wziąć udział w tym programie. Też zachęcam do tego, bo będą stypendia w ramach programu anglojęzycznego LLM, żeby też aplikować do udziału w nim, bo będzie to program absolutnie unikalny. Program, który pokazuje właściwą perspektywę praw człowieka, czyli nie tą perspektywę skrajnej, radykalnej ideologii, którą się dzisiaj próbuje z prawami człowieka utożsamiać, tylko perspektywę właściwą praw człowieka, które są gdzieś osadzone w kontekście prawa naturalnego i są też potwierdzone w wiążących traktatach. Wszystkie te programy, tak jak mówimy,
w najlepszym sensie teoretyczne, bo pokazujące głębię teoretyczną, pozwalającą na zrozumienie pewnych problemów i w najlepszym sensie praktyczne, podające umiejętności, pewną sprawność posługiwania się językiem i narzędziami prawniczymi. Myślę, że wszyscy widzowie PCH24TV już jeszcze przed obejrzeniem tego filmu popierali ideę utworzenia Kolegium Intermarium, może nawet to wspierali także finansowo. Jeżeli nie, to myślę, jestem przekonany, że po tej rozmowie zmienili zdanie i teraz już rzecz też popierają i będą do tego innych zachęcać. Zachęcam dlatego wszystkich naszych widzów, żeby szerować ten film, żeby go udostępniać w mediach społecznościowych. Jak Państwo wiedzą, ta globalna lewica w internecie niestety działa, próbuje nas na różne sposoby cenzurować. Jest bardzo ważne, żeby dzielić się naszymi treściami, żeby o takich ideach jak Kolegium Intermarium szeroko i obiektywnie informować, nie tak jak robi Gazeta Wyborcza, która chce to tylko zakłamać i przedstawić fałszywym świetle, ale właśnie, żeby dawać głos tym ludziom, którzy te inicjatywy tworzą. Zachęcam, żeby to udostępniać i oczywiście wspierać zarówno Kolegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris, jak i naszą telewizję. Jak to można robić na stronach tych instytucji, gdy idzie naszą telewizję pod tym programem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę. Życzę wielu sukcesów, życzę bardzo dużo determinacji w tej ciężkiej pracy w tworzeniu Kolegium Intermarium. Mam nadzieję, że ta inicjatywa rzeczywiście będzie czymś naprawdę przełomowym dla polskiego życia akademickiego i że w całym regionie Międzymorza po prostu zrealizuje to, co sobie zamierzyła. Daj Boże, żeby tak było. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Kłaniam się.